Po ponad 20 latach od likwidacji ostatniego połączenia do Jastrzębia-Zdroju wrócić ma kolej. Chodzi o połączenie miasta z Katowicami. Często ten temat był poruszany na spotkaniach z mieszkańcami, kiedy kolej wróci do Jastrzębia. Z tym, że warunek był podstawowy taki, skrócenie czasu dojazdu, bo kiedyś pociąg do Jastrzębia, relacji Jastrzębia-Katowice jeździł 2,5 godziny. Po tym, gdy w miejscu zlikwidowanych niegdyś torów powstanie ponad 20 km nowego torowiska, podróż ta potrwa mniej niż godzinę. Planowana inwestycja w ramach programu Kolej Plus zakłada budowę nowej nitki z Jastrzębia do Orzesza. Reszta trasy już istnieje. Warto podkreślić, że Kolej Plus to jest taki program, który daje naszej spółce możliwość odbudowy lub budowy nowych linii, które łączą mniejsze miejscowości z większymi aglomeracjami. To jest coś, czego do tej pory nie mogliśmy prowadzić tego typu prac, bo dysponowaliśmy albo funduszami europejskimi, które są nastawione na główne ciągi transportowe, europejskie korytarze. Albo na rewitalizację głównych szlaków kolejowych w Polsce. Jednymi z wielu problemów, z jakimi boryka się dzisiejsza kolej, to właśnie brak dogodnych połączeń miejscowości z dużymi aglomeracjami. Na Śląsku, gdzie wiele linii w przeszłości zostało wymazanych z mapy, jest to szczególnie uciążliwe. Mniej pasażerów, bo gorsza infrastruktura, jak mniej, znowu było mniej pasażerów, to się nie opłacało w infrastrukturę i dochodziliśmy do momentu, w którym się okazywało, że odcinki linii kolejowych są zbędne, bo ludzie podejmowali racjonalne decyzje. Czyli mając do wyboru powolną podróż pociągiem lub szybką autobusem, wybierali to drugie. Koszt budowy nowego, starego połączenia pomiędzy Jastrzębiem i Katowicami wyniesie około 500 milionów złotych. Prace rozpoczną się w 2026 roku.